Wow. Okej, w takim razie dzień dobry YouTube, co tam u was słychać? Witam was w ten kolejny piękny dzień. W sumie to pada deszcz, ten dzień wcale nie jest piękny. Ale i tak was witam. Dzisiejszy odcinek będzie zupełnie inny niż wszystkie inne na moim kanale, ponieważ chciałbym między innymi wytłumaczyć, dlaczego tak długo mnie nie było, co dalej z kanałem. Nagraliśmy to kilka dni temu i właśnie te fragmenty, gdzie wszystko wyjaśniam, pojawią się mniej więcej od połowy filmu, przy zachodzie słońca, więc warto oglądać. I nie zapomnij wejść na mojego Instagrama, instagram.com/szczypian, link podany w opisie filmu. Chciałbym wszystkim życzyć miłych wrażeń i zapraszam do oglądania. Siema wykul! Cały czas stary polujemy na zachodzik, żeby jakiś ładny nagrać. Są chmury cały czas, zobaczymy jak będzie dzisiaj, jak myślisz? Myślę, że będą chmury. Mogą być chmury stary, zobaczymy. Kasper dzisiaj wyjeżdża na wymianę do Niemiec, już wam szybko wytłumaczę. Drugiej rano muszę być pod szkołą. O 6:40 mamy wylot z Gdańska do Dortmundu. Z Dortmundu muszę wsiąść w jakiś autokar albo bus do miasta partnerskiego i przez tydzień się bawić. Normalnie! Ale teraz są maturki, całe szczęście, kocham moje liceum. W sumie wszędzie są maturki, nie tylko w moim liceum. Nie jesteś jeszcze spakowany? Nie. Na ostatnią chwilę, naprawdę. Dobra, stary, jest dla ciebie niespodzianka, ale poważnie. Jaka niespodzianka? Stary, pamiętasz ten film z trampoliną? Mhm. Wiesz, ile ja tam waliłem reklam, nie? Mhm. A przydać się kasa na wyjazd? A wiesz, że, za niego przyszło jeszcze 2000 zł? No. Co? No. Nie żartowałem. Naprawdę? No, żartowałem. Ja pierdzielę. Zobaczysz swoją minę za chwilę, to ci pokażę stary. Zrobiłeś taką minę. Co? Poważnie, taka była mina. Co? Nie, to jest ta tej miny się nie da powtórzyć ogólnie. Chyba, żebyś mi dał 2000 do ręki. To wtedy bym powtórzył. Ale nie, no weź, ja pierdzielę. Z Kasprem kumple. Normalnie, co nie stary? Ding-dong. O, ding-dong. Mirek otwiera chałupę. Piłka. Dopóki jeszcze nie ma Mirka, szybkie dookoła świata. Szybkie dookoła świata. Szybkie dookoła świata. Ło, podaj. Kurde. Stary, elo. Stary, ale toraczki to chyba o 2 rozmiary za małe. 1,20 m i buty 50. To wszystko Mirek. Nie wiem, czy pamiętacie, to jest klawiatura, którą Miraz dostał na urodziny. Czy cieszysz się z tej klawiatury? Bardzo. A. Już kilka osób do mnie w szkole podchodziło. Ty dostałeś klawiaturę za 800, nie? Takie, nie. A wiecie, ile kosztuje ta klawiatura? 50 zł. O, tak! Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję, dziękuję. Mimo, że urodziny miałeś tydzień temu dwa. Miałem już ponad. Okej, stary, w dzisiejszym filmie mam dla ciebie naprawdę niezłą niespodziankę i mówię to zupełnie poważnie. Słuchaj, czy miałeś kiedyś taki moment, że mi nie ufałeś? Tak. Okej, stary, w tym odcinku proszę cię o to, żebyś mi zaufał, dobra? Zaufasz mi? Będziesz po prostu robił to, co mówię. Zaufam ci. Ale obiecuję, że jeżeli będziesz się słuchał, to wszystko będzie dobrze, okej? Będzie dobrze? No, ja będę musiał ci zawiązać oczy. Ty coś widzisz? Tak szczerze. Nie, mam zamknięte oczy. Ale tutaj na dole widzisz. Mam zamknięte oczy, stary, bo jakbym otworzył oczy, to by mnie bolało. Mirek mi testowo to zawiązywał u siebie w domu i się prawie udusiłem. Teraz przystąpimy do drugiej części naszej niespodzianki. Ta niespodzianka będzie naprawdę dobra. Wyciągnij przed siebie ręce. O kurde, nie. Ale musisz mi zaufać, serio, nie bój się. Dam ci pudełeczko, dobra? Ale nie możesz go macać. Stary, ja dzisiaj wyjeżdżam do Niemiec. Spokojnie. Nie. Spokojnie, stary, nic się nie stanie. Obiecuję, żebyś to trzymał stary w dłoni i za wszelką cenę nie puszczał. Złap, tutaj. No złap, to jest małe pudełeczko. To jest niespodzianka na dziś. Złap, trzymasz? Co ty robisz? Stary, nie. Zaufaj mi, dobra? No nie. Wszystko będzie okej. Nic się nie stanie, serio. Nic się nie stanie. O nie. Jak mi się coś stanie, to Mirkowi też się coś stanie. Nic ci się nie stanie, ty się nie bój. Nie. Spokojnie, 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 nie bój się. Zróbcie to Brasiowi albo lewemu. Stary, będzie wszystko dobrze, okej? No nie. Mirek, jak ci powiem, na 3-4 to puścisz. Dobra. Ja mam to puścić? Nie, ty, ja. Stary, ty musisz trzymać, okej? Dlaczego? Zobaczysz, niespodzianka. Stary, słuchaj, wiesz co, gdy byłem mały, miałem różne zainteresowania, nie? O nie. Jednym z takich zainteresowań, wiesz jakie było? Nie chcę wiedzieć. Stary, ja naprawdę bardzo, ale to bardzo. Nie chcę wiedzieć. Lubiłem robić petardy, stary. Patrz. Nic nie... Co? No to jest petarda, stary! Ej, uciekaj, Mirek! No! Nie mogę tego puścić! Jeszcze masz trochę czasu. To mi walnie, to walnie. Stary, jak cię powiem na 3-4 to puścisz, ale jeszcze nie, okej? Okay? Uciekaj, weź, dobra, weź, połóż to, połóż to, połóż i uciekaj! Uciekaj, stary, szybko! Ale uciekaj! Odsuń się! Czekaj, stój! Co tu jest? Czekaj.
Nie no, to nic, stary, nie jest. Teraz chciałbym wam szybko wytłumaczyć, o co chodzi z kanałem, jak będziemy nagrywać dalej, co będziemy nagrywać, w jakiej ekipie, co jakie dni, jakie zmiany się pojawią, bo myślę, że niektórych z was może to zaciekawić. Mirek, czy ciebie to ciekawi? Mnie bardzo. Przecież ci nieraz mówiliśmy pewnie, stary. No, ale to miało być tak do nagrania, wiesz o co chodzi. Nie chciałbym też jakoś bardzo przedłużać, po prostu powiem prosto z mostu, po prostu jeden. Sytuacja wygląda tak, że na tym kanale już najpewniej nigdy nie pojawi się Kuba, czyli Langa. Możecie go kojarzyć z wielu ciekawych scen, zwłaszcza tych bardziej komediowych czy parodii. Ej, to boli! A to? W wielu kwestiach po prostu zawodziłem i wiem, że Kubie dosyć mocno się to nie podobało. Gdy pytałem się go jakieś 2 miesiące temu, czy chce nagrywać, po prostu odpowiedział, że nie. Ja oczywiście szanuję jego decyzję, tak samo proszę was o to, aby każda osoba, która teraz ogląda, uszanowała. Powróci Lewy. Nie wiem, czy pamiętacie Lewego. Wiele filmów razem nagraliśmy. Jeśli chodzi o Kamila, to jego obecność jest pod wielkim znakiem zapytania, ponieważ niezbyt się odzywa. A w sumie chciałbym, żeby Kamil był, bo Kamil naprawdę dodawał takiej charyzmy do tych filmów. W końcu był tym, wiecie, kulturystą. Tyle śmiesznych rzeczy razem nagraliśmy. Kamil turysto. Kulturysto. I nasz kanał tak naprawdę zaczął bardziej iść do góry właśnie w momencie, gdy stworzyliśmy taką ciekawą ekipę. Bardzo bym oczywiście chciał, żeby Kuba nadal z nami nagrywał. Taka jest jego decyzja, czy się zmieni, raczej wątpię. Ale Kuba niedawno napisał nam komentarz pod filmem. Nie wiem, czy widziałeś. Co do nieobecności, powiem szczerze, chciałem odpocząć od nagrywania tych filmów. Mimo że nigdy nie mieliśmy regularnie wstawianych materiałów, to i tak chciałem odpocząć. Chciałem tak przestać nagrywać, przestać o tym myśleć. I tak naprawdę wszystko zmieniło się w momencie, gdy zauważyłem, że zbliżają się moje 18 urodziny. Wtedy pomyślałem, że kurczę, chyba wyprawię taką, wiecie, wielką imprezę. I właśnie dlatego kupiłem ten aparat i na pewno nie wyprawię urodzin, bo nie mam już pieniędzy. Dlatego zamiast wyprawiać jakąś huczną imprezę, to kupiłem aparat z pomocą moich rodziców, ponieważ trochę mi do niego brakowało. I w tym momencie też bardzo chciałbym podziękować, ponieważ sklep cyfrowe.pl jest oczywiście najlepszy. Właśnie z niego kupowałem ten aparat. Naprawdę cała ekipa jest po prostu niesamowita. Bardzo szybka wysyłka, mają tak naprawdę taki sprzęt, co byście nie chcieli tam kupić. Oczywiście nie ma wszystkiego, ale naprawdę jest tak szeroki wybór. Polecam wam wejść na tą stronę. O ile chcielibyście kupić sprzęt do nagrywania, czy mikrofony, czy nie wiem, jakieś statywy, naprawdę tam jest taki ogromny wybór. I z racji też, że jestem ich stałym klientem, w sensie już wcześniej kupowałem na przykład tyczkę, inny mikrofon, to obniżyli mi cenę i za to chciałbym naprawdę podziękować. Niesamowita ekipa, niesamowici ludzie. Więc jeszcze raz dziękuję, rodzice. Dzięki dla sklepu cyfrowe.pl. Link do niego będzie w opisie. A i wiecie co? Czy będziemy nagrywać regularnie? Postaram się, nie obiecuję. Będę się starał, by filmy pojawiały się w każdy wtorek, czwartek oraz sobotę. Nie jestem pewny na 100%, czy tak będzie, coś miałem na włosach. Ale naprawdę bardzo, ale to bardzo się postaram. Zauważyłem, jak wielu z was chce mnie oglądać, mimo że tak często nie chciało mi się niczego robić. Dziękuję wam za to, że jesteście, za to, że tak wielu z was mnie ogląda, bo to jest po prostu niesamowite. Zachód właśnie przemija, co świadczy o tym, że powinniśmy zakończyć ten długi wywód. Cieszę się, że tutaj jestem po prostu. Stujemy. Look on the bright side of life.